Billy, w dniu dzisiejszym, no, decyzją moją, no, i nie tylko moją, zostajesz zwolniony z LSPD. Dlaczego? Poczekaj. Myślę, że ma coś... Cofnij się! Żmijnie. Cofnij się, ręce do góry! Tabletka już chodzi. Ręce do góry. Nie napiłem się nawet. Ty musisz schować włosy. Halo? Ja wiem. Szef. Kurde, ale kogo? Jasne, właśnie chciałam to... kurwa. Szefie. Oj. Szefie. Halo, halo. No. Słuchaj. Mogę zadać pytanko? O. Czy mogę dzisiaj działać w ukryciu? Rozumiem, rozumiem, Rift. Jak chcesz, to działaj. Szef. Uśmiechaj się dużo. No, czy? Uśmiechaj się dużo. Mogę się uśmiechać, jak Sony Ride już zginął. To bardzo mi przykro. Stanę nowym szefem szefów. Zadzwonię potem. Pa. Dobra. Ładną kurwa. Ładny Mendozu, tego gadam. No kurwa, co jest dzisiaj? Halo? Halo? Dzień dobry. A kto mówi? A, dowie się pana wszystkiego. Jest pan w stanie się spotkać? Bym panu GPS-a wysłał. Ale co pan... Chcielibyśmy się sam na sam. Na mnie Peter Parker szuka, co mnie naharać. Mam dla pana bardzo ważne informacje odnośnie wczorajszej sytuacji w kawiarni. Dobra. Gdzie? No. Za 3-4 minutki wyślę panu GPS-a. Dobra, tylko momencik, bo niech pan wyśle, bo ja muszę sobie auto ogarnąć. Dobra, to chyba, że ja po pana gdzieś podjadę i pojedziemy. Nie, nie, nie. Ja przyjadę. Pan wyśle. Dobra. Nie mamy broni palnej. No właśnie, kadeci nie mają broni, więc oni nawet nie mogą bronić. Ej, do roboty. Pożyczcie auto takie normalne. Chodź, ci dam. Dobra, jednostki zajmijcie na razie swoje miejsce. Osoby z więźniarki muszą przyprowadzić więźnia, a on już jest prowadzony. I kluczyki poproszę. Ta, poczekaj, Billy, już ci daję. Cichy, Billy. Kurwa. O Boże. Dobra, przepraszam. Czekaj, dobra, już ci da, poczekaj. Klucze. Masz. Dobra, dzięki. Spoko, tylko nie wiem, czy to są te, weź sobie sprawdź. Poczekaj. To dobra. No, dobra. Baw się. Nogi. O, ale to chodzi. O. Możemy wysiąść śmiało z auta. Kim jesteś? Zaraz wszystko ci powiem. Kim jesteś? Daj mi tylko wysiąść z auta, wszystkiego się dowiesz. Nic ci nie mam. Najpierw mów, kim jesteś, ja tu nie będę wysiadał. Chłopie, ty myślisz, że co? A chcesz się dowiedzieć tego, co wczoraj się wydarzyło, czy nie? A co się wydarzyło niby? No dużo się wydarzyło. Ktoś ci mówił, że to co przeżyłeś to był sen, bo to wcale nie był sen. Jak nie był sen, jak ja spałem? Billy. Czekaj, wysiądę. Hamie mi drzwi, o... O Boże, kochany. No! No. Słucham. Także to co wczoraj się wydarzyło, Billy, nie było snem. Wczoraj jestem jednym z tych ludzi, którzy cię wczoraj wprowadzili do pani Niny, jak chcieli złożyć skargę na babeczkę, którą zjadłeś. Czy chodzi o sprawę, w której miałem sen po tym, jak Peter Parker i ta z UW Cafe mnie otruła? No, to nie był sen. Jak nie był sen, jak oni gadali, ja pamiętam co gadali, byli tak: zakopaliśmy zwłoki, zwłoki, ojej. I to była prawda. No, jak prawda? No, prawda. Ja tam stałem na bramce, ja tam nie jestem zatrudniony. No. Byłem tam jako firma zewnętrzna, jako że to było pierwszy dzień i właśnie Parkerzy tam byli, to oni odpowiadali za to, że zostałeś porwany, to jest prawda. Oni odpowiadali za to, że przed kawiarnią wybuchały samochody. No. Za to, że podpalali samochody. No i generalnie w momencie, w którym ty zostałeś porwany, jeden z ludzi od Parkera został w środku w kawiarni. Mhm. I zwłoki, o których wczoraj ci wspominano,
to są zwłoki właśnie jednego z nich. Mhm. Dobra. Czyli kauczuk macza w tym tak. palce? Tak. Oni, dobra. To, że tam byli na UW Cafe, to stawiam, że to jest Apex po prostu potem. Jakaś przykrywka, żeby odsunąć uwagę od tego, co oni mają. Generalnie czyli oni to, że Dia Garçon w GIA, że Dia Garçon, terrorysta i pan kauczuk maczają ręce w UW Cafe. Tak. Mają w tym bardzo duży udział, bo słyszałem nawet, w jaki sposób wszyscy z nich podchodzili do pani Niny, która, no jak oboje wiemy, jest niby właścicielką tego. No to wychodzi to na to, jakby ona tam tylko zgrywała pozory, że to jest jej. No. A oni tym wszystkim zarządzali i rządzili tym. Mhm. Zwłoki to jest prawda, bo w momencie, w którym ciebie porwali, ja biegłem za budynek, żeby w ogóle w jakiś sposób zareagować. No. No i tego ich członka, właśnie od Parkera, pan Carbonara, ten, który potem przyszedł i rzekomo zakopał kota, nie zakopywał kota, tylko wynosił jednego z nich i powiedział mu, no to teraz się, kolego, policzymy. Dobra. Mówi, wiemy, kim jesteś, ty przyszedłeś do nas tylko szpiegować. No dobra. I najwidoczniej w świecie oni musieli się go pozbyć. Dobra. Dobrze, w takim razie poczekaj. Wyciągnę notes. Jasne. Ur! Mam! Dobra. Czy chcesz mi powiedzieć, że wszystko wczoraj, co usłyszałem od kauczuka i rzekomego Carbonary, to nie był sen? Nie, to była prawda. W momencie, w którym oni cię wyprowadzali i mówili, Billy, to jest sen, Billy, to jest sen. No. Ja stałem przed lokalem z papierosem i kawałek pozwoliłem sobie pobiec za wami. I on cały czas ci powtarzał, że to jest sen, a to sen nie był, bo byłem obok ciebie. Dobra, musisz się temu sprzeciwić. Czy ty będziesz w pracy teraz w UW Cafe? Tak. Ja jestem z panią Niną dogadany, że wieczorami tam będę u nich siedzieć. Dobra. Dobra, ja jadę się przebrać. I przyjadę tam. Rozejrzę się, co się działo. Jeszcze mam jeden taki fakt odnośnie ich. No. Że ja tam byłem osobą, którą oni pierwszy raz w życiu widzieli na oczy. No. A dosyć, że proponowali mi ci panie, że tak powiem. No. Ci panie. To... Czekaj, tak, czekaj. Narkotyki, dragi. Dobra. Narkotyki też były i dragi. Były? Dobra. Tak. To jeszcze dodatkowo. Szpanie, narkotyki i dragi, dobra. Tak. Okej. Okay. To jeszcze dodatkowo podszedł do mnie pan Carbonara z panem Erwinem. No. I pytali Erwin? Się mnie. Tak. Pan pastor? Tak, pan pastor. Pana pastora tam było słychać najbardziej, on najbardziej krzyczał. Tym bardziej na panią Ninę. Ona tam była takim, mógłbym powiedzieć, nazwać to pieskiem na posyłki, bo jak oni nie krzyknęli, jak jej nie zagrali, ona robiła wszystko, co oni jej powiedzieli. Dobra. Czy ty wiesz, czy pastor, masz numer do pana pastora? Nie posiadam niestety. A możesz jechać teraz do UW Cafe? Ja pojadę się przebrać. I zapytać się, czy pan pastor w ogóle będzie? Jasne. Mogę cię zapytać. Ja nie jestem jeszcze... Billy teraz. Jak się mam do ciebie zwracać? Czy mam cię w ogóle nie znać najlepiej? Ryszard! Dobra. Mów do mnie Ryszardzie. Dobra, Rysiu. Nie Rysiu. Rysiu to peja. Ryszard. Dobrze, Ryszard. Dobra. I jeszcze tak. Jak do mnie podszedł pan Erwin z panem Carbonarą, to pytali się, czy jesteśmy uzbrojeni, bo ja tam stałem z kolegą na bramce, tylko kolega teraz wyjechał na 2 tygodnie na wakacje. No. Pytali się, czy jesteśmy uzbrojeni. Mówię, że no, pistolet mam. A on do mnie, a nie chcecie czasem uzików albo czegoś lepszego? Więc dedukując, wychodzi na to, że mają dostęp do broni palnej. Ja tam przyjadę, gdyby tutaj były kamery. Ja... Nie rozmawiaj ze mną w UW.
Jasne. Po prostu... Może ci się pokażę, co? Żebyś ty wiedział w ogóle... Lepiej nie. Zróbmy nie. Tak. Dobra. Musimy mieć jakieś hasło, na przykład zrobisz, jak mnie zobaczysz, coś takiego. Nie, to nie. O! Ja będę wiedział, no. Że tak, o! To! Aha! I zrobisz tak... Tak, nie bardzo umiem. Tak... Nie, ja będę wiedział, wtedy ja wejdę do ciebie i powiem tak. I wtedy będę wiedział, że to ty. Dobra. A dobra. To pierwszy ten ruch, jak on się nazywał? To jest nasze hasło. Jadę się przebrać. Dasz radę. Poczekaj jeszcze, Billy. Jest co? Jaka? Ważna. Myślę, że jak z tym sobie poradzisz, to jeszcze jest coś o wiele lepszego. No. Moja siostra została porwana. Jak porwana? No, kurwa się przestań! Jezus z Maria! Ja myślę, że kurczak na mnie patrzy, patrz tu! Wy czego się patrzysz? O, ale za wysoki, bo on z auta wystaje, wiesz? Bo normalnie kurczak jakby stał, to by mu tylko łeb wystawał, jak czepek od żołędzia za tego dachu. A no ale mów, jak twoja siostra została porwana? Łe, nie działają te alerty. Został, miałem kontakt, że tak powiem, urwany jakieś dwa dni temu. Dobra, czekaj. No. Gdzie była ostatni raz? Ona ostatni raz była widziana w okolicy Burgerszota. Zapomniałem morg. Tam jeździć. Zjeść. I znajomy mi mówił, że ostatnio gdzie widział ją, to jakby wychodziła z Burgerszota. Potem słuch po niej zaginął. Ja. Nie masz auta? Ja pierdol. Dobrze. Z Burgerszota. Kiedy to było? Ja pierdolę, morg. Dlatego zapomniałem, też, że pojebałem. Jak wczoraj. No mów, mów. Dlatego też jak wczoraj. No. Tam w kawiarni. A no, wiemy, że pan Erwin, jak i pan Kuj no. mają coś wspólnego z Burgerszotem, to też dlatego stwierdziłem, że no muszę się do ciebie udać po tej całej sytuacji, która wczoraj miała miejsce. Rozejrzę myślę, się. Myślę, że poradzisz sobie z tym. Dobrze. Jadę do UWKW. Jadę się przebrać. Ja też się jadę przebrać i jadę do UWKW. Dobrze. Żegnaj. Dzień dobry, czy można się napić kawki u państwa? Co tu Zapraszam. Się dzieje? Co tu się Witam dzieje? Witam serdecznie. Witam serdecznie, z tej strony Ryszard. Dzień dobry. Co tutaj się wyprawia? Co się dzieje, proszę pan? Zwierzęta przyszły i rozjebały wszystko dookoła. No bo wie pan. Jak zwierzęta? Małpy? Małpy? Dobry. No, można tak powiedzieć. Małpy że to są takie małpy. Dzień dobry. W ludzkiej skórze. Dzień dobry. Jezus Siema, DJ. Mary. Siema! Co to, ale to z wami? Oni tu ci zabiegają? No właśnie nie. Dobra. Napiłbym się kawki, z kawka może? Jeszcze nie mam w ofercie, mamy herbatki. To poproszę herbatkę i diabelskie ciastko. Oczywiście. Najlepiej. Tylko wie pan co? Miałem tylko 15 tysięcy przy sobie. Pana prosić. O. No tak. O to starszy, to tak. Bez problemu. To wszystko z pana menu, po jednym. O! No to na wszystko nie starczy, niestety. To mogę takie powiedzieć. Diabelskie ciastko, to ten babeczkę poproszę. Mhm, dobrze. Brownie poproszę również. Dobrze, dobrze. Proszę. A na co? Dobra, numer konta. Trzymaj. Podjedziemy z tego. No tak tyle się dzieje, to lepiej mieć własne. Co się tu dzieje? Co się dzieje? Kto tutaj państwa atakuje? Przepraszam. No jak to? No jest kafe? SMS-ka pisałem, ale nie. No dobra, ale to nie wiem, no wy nie macie tutaj broni?
Co? Nie macie się jak bronić? Ja często tutaj widywałem pana Kałczuka. Proszę pana, tego mamy policję. Jesteście do dojeczenia? Nie, no ja nie wierzę, proszę pana, nie wierzę, proszę pana, że tutaj, że tutaj panu nie pomogę. Mógłbyś tutaj licencję na broń? Że wy nie macie ochrony, albo broni. Witam serdecznie, to zamówienie nabite na ten. Już o, robiłem, 11 tysięcy wyszło. Dobra, a gdzie jest kasa? Masz zaświadczenie, czy nie? Mam. To ten różowy terminal, już nabijam, już nabijam. Zaraz wracamy. Proszę bardzo, zamówienie na to. Masz zabawę, atakuję na sekundę. Jak ja podjechałem, to jeszcze cysterna była cała, że tak powiem. Nie mogę zapłacić. Nie możesz pan zapłacić? Nie widzę żadnego terminalu. Tu ma pan terminal, w tym miejscu, o tu. Ten kolorowy, świecący. No dusza, nic się nie dzieje, nie mogę. A to tak pan musi pod terminalem, tak trochę tutaj na katlady. Dobra, mam. No. Dobra. Super. I na tacy jest zamówienie. Co jest? Ruchy. Co jest? A, są firmowe. Gesty rękoma. Proszę państwa, czy tutaj nie ma naprawdę nikogo, kto miał broń i mógłby, że tak powiem, zniszczyć tych bandytów? Przecież tutaj to jest... Ja mam, to jest... Możemy, ale... Tu trzeba pach. Przecież to jest... Przecież tutaj... Czy to nie należy do pana D? Nie, pani Niny. Pani Niny? No ale to przecież pani Nina zna pana D, nie? Pan pastor pewnie też mógłby wyciągnąć jakieś rakietnice, Rocket League i tutaj wykonać, że tak powiem, atak. Znaczy, wie pan Kuj wiedział o tym wszystkim. Pan Kuj wie, tylko policja zjawiła się szybciej po prostu i już nie chcieli ingerować. Czyli pan tutaj, Kuj, prawda? Wie o tym, że tutaj się dzieją takie rzeczy? Czyli dojdzie do zemsty. Tak, pan Kuj chciał zareagować. No i co? Tutaj. No nie zareagował, bo już policja była na miejscu, więc czyli zostawili to w ręce profesjonalistów. Myśli pan, że ja myślę, że pan Kuj by przyjechał ze swoją ekipą. Rozciągnąłby długą i tu by zrobił no, taki wie pan, ale pan powie, pan Kuj chce bronić swoich pracowników, to jest nasz obrońca. Myślę, że pan Kuj jakby tu wjechał z długą, to... No, jakby tu wjechał, albo te cztery na przykład, na pewno pan Kuj ma. Ja bym ich wysadził. Ja proszę pana, nie wiem tego. No dobra. Jadę. Dziękuję za ciastko. Proszę bardzo. Kuj na pewno by pomógł. Kuj, ja pierdolę. Dobra, mamy to. Pan? Nie mam auta. Ja pierdolę. Tak. Słuchaj, czy mógłbyś się dowiedzieć... Otworzy mi tej drzwi, proszę. Czy mógłbyś się dowiedzieć, czy pan Kuj będzie... w Burger Shotcie na przykład za 15 minut? Postaram się, ale mam dla ciebie... Czekaj, tylko odjadę stąd. No. Ważną informację. No. Czekaj, bo goście za mną biegnie. Ale kurwa. Był tu jakiś chłop, chyba jest to wtyka od Parkera. No. Zadzwonił i mówi, że w restauracji był jakiś dziwny, podejrzany typ z brodą. No. Wypytywał o wszystko, mówi, że czemu tutaj, skoro pan Pia jest właścicielem, czemu nie zareagował, że pan Kuj mógłby wjechać z rakietnicami i tak dalej. I przekazywał komuś informację, że uważajcie, bo oni chcą was rozjebać. Stawiam, że to mógł być ktoś od Burkera. Przecież to byłem ja. Nie. No jak to byłem ja? Nie. Ty byłeś ty. To byłem ja, no Stałem obok ciebie, gość przez telefon powtarzał twoje słowa do kogoś. Stał na półpiętrze przy toalecie. Zaraz jak wyszedłeś, on do kogoś zadzwonił. Ryszard, opanuj się, kurwa. Kurwa, myślałem, że ty po prostu za dużo narkotyków zacząłeś brać. Nie no, przecież kurwa widziałem, że pokazałeś nas tak firmowy, no. Ja basu, kurwa. Takiego debila to by nie rób. Nie no, oszalałem przez chwilę, dobra, bo wierzę, że naprawić. Także mówię, jakiś gość... Dobra, postaram się dowiedzieć co z panem Kujem. Nie? Excuse me! Excellent! Jeszcze tu! Tak. Ej, a oni gadali o mnie? No. Czy jak wejdę do Burger Shota, to mnie mogą rozpoznać? No, generalnie nie powinni cię rozpoznać, chyba że będzie z nimi ten gościu, co dzwonił i informował. Jak wyglądał? Takie dłuższe włosy, przedziałkiem na środku. No. No i tyle. I dziad.
typowy dziad. On ich poinformował. No. I oni po chwili, w momencie tak na dobrą sprawę, zjawili się tutaj helikopterem. Mm-hmm. Zabrali go ze sobą i gdzieś odlecieli. Dobra, słuchaj, wyślę ci zdjęcie jego, poczekaj. Dobra. Niezłe kurwa zdjęcie. Taki tu jest. Co on ma zobaczyć? Co? Ej, no faktycznie to on. No to on. Matko? Tak, kochanie, szejka chciałaś, tak? Co robić? Matko, szejka chciałaś? Dobrze. Jak będę wiszy zrobił, to bardzo pilna jest. Dobrze, rybko, za chwilę, tatuś, co chciałaś z tego Happy Meala, rybeczko? Tak? W tym momencie. Moment, teraz, zaraz rybko będę, zaraz musi będę. Musi być i to już. Nie mogę teraz... Potrzebujemy Billy, żebyś wiedział o naszym planie i tutaj współpracował dalej z panem Mendozą, nie? Aby się interesować. Mówimy tutaj o dużych ilościach koksu, mety, wszystkiego, nie? Ja na ciebie nawet chodził hurtowo. Kurwa, jaki przypał tu jest. No kurwa. No. Patko. Co? Kona mission row. Jadę. Zaraz. Dobry państwu! Witam serdecznie. Dobry. Ej, Billy, jak co to później pogadamy, siema. Co? Bo ja muszę lecieć się załatwić. Dobra. Dzień dobry! Przepraszam, czy państwo się orientują, czy tutaj są zabawki? Siema. Czy tutaj są zabawki w Happy Mealach? Gagri. Mam. Nie rozumiem trzeba, bardzo pana. Mógł pan powtórzyć? Gagri. Proszę, ma pan na coś choruje? Panie Szczuł, co pan jest? Witam pana. Da. Gagri, no nieźle. Dobra, to idziemy na tę paletkę.
nagrywa. Dobra, panowie, wycisza. Co? Co się dzieje? Co się dzieje? Lota reszta, lota. Dobra. Co się dzieje? Co? Chodź, podejdź tu. No? Popatrz mi w oczy, tak jakbyś patrzył w cztery oczy. No? Billy, w dniu dzisiejszym... No? Decyzją moją... No? Nie tylko moją, zostajesz zwolniony z LSPD. Dlaczego? Poczekaj. Co? Poczekaj. Ty, szef, ty sobie zdajesz sprawę, że ja byłem w środku i... A, pisz sobie. Czekaj. Billy, no niestety... Co? Ale taką mamy sytuację. No. I... Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Bardzo przykro jest mi z tego powodu. No ale no niestety nie ma miejsca dla ciebie w naszym szeryfostwie i LSPD. Ale czemu? Po tym wszystkim co dla ciebie kurwa zrobiłem? Po tym wszystkim? Ciastka? Dom? Rodzina? Opiekuj się juniorem? Co? Po tym? Po tym, że jestem najbardziej kreatywną postacią w tym pierdolonym świetniku, ty mnie tak zwalisz jak szmatę? Co? Nie robicie cię! Ja cię nie robicie, rozumiesz? Nie robicie cię! Jesteś kurwą! Kurwą ty i twoi koledzy jesteście kurwami! Nie robicie was! Ty pierdolec stąd! Ja się kurwa patrzysz, sifusie! Spierdalaj! Spierdalaj! Ty też! Rumunie, spierdalaj! Żegnam, kurwa, żegnam! Wszystkim! Spierdalać! Wypierdalać! Chuj w dupę policji! Żegnam! Mi się wydaje. Coast Cartel. Mendoza, zmisz ja. Dziękuję Chopin. Bez za Subika z Prime'a i za 2 miesiące razem. Wielkie pozdro dla ciebie, dziękuję. O, zobacz, zobacz mnie. Kurwa, ja podejść do nich. Ja bym... Ja wiem, że zbój event, a ja się stresuję, nie? Chowaj, jeszcze świeże. Chyba masz na to odpowiedź, nie? No. Kurde. To quality to jest mięso jest w takim razie. Proszę. Jeszcze raz. Wysokiej jakości. Wysokiej jakości mięso. Wysokiej jakości. No, ale Billy, ogólnie to mięso kiedyś Yoshi robiła, nie? Dlatego ją musieliśmy zabić. Które z tych to jeszcze może jej część ciała? Nie, no to już dawno zjedliśmy. A okej.
myślałem, że zostawiliście trochę na zombie. Nie, no nie, 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 nie. Chyba Mendoza chce sobie kawałek odrąbać. Później. No, więc ogólnie to jest taka moja mała tajemnica, nie? Że nikt nie wie. Okej. Rozumiem, że nie masz tego problemu i chcesz dołączyć do chińskiego interesu. No nie, no przecież tutaj miejsce dokładnie odbierzone na herstopery jeszcze, co ci gadałeś. Kurwa, ja już jest to, że nie wiem, czy ja tam mogę wejść. No kurwa! Dobra, Mendoza, zwijamy się, nie? Ja pierdolę, gdzie jest wyjście. Kurwa! Tak mnie nie zobaczą i tak mnie nie zobaczą. Nie mają mnie kurwa zobaczyć. O! No co wy gadacie, jak oni wiedzą, że ja tu nawet będę, widzowie? Zdajcie sobie z tego sprawę, że oni nawet wiedzą, że ja tu będę? To jest kurwa niewiarygodne, nie? Ja nie wiem! Co? Na serio, kurwa, serio! Ja wam mówię, oni naprawdę wiedzą, że ja tu będę, nie? Kurwa! Nie słyszę go. Czekaj. Kurwa. Zajebali auto i woj. Nie mam auto. Tu jest auto. Ja pierdolę. Giga event. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Co ja robię ze swoim życiem? Co ja robię ze swoim życiem? Przepraszam bardzo! Przepraszam! Dostaję się złotem! Przepraszam! Dostaję się złotem! Midas! Midas! Przepraszam pana! Midas! Wszystko! Czego tylko... Ma pan kable? Bo mam problem z akumulatorem. Ma pan kable? A moglibyśmy zjechać na chwilkę na pobocze? To zjedźmy, zjedźmy na pobocze. Nie bardzo, bo coś mi z aku... Rozrusznik mi tutaj. A ja tu... Podjedźmy. Oj, oj, pan właśnie tu jeździ. Oj, 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 oj. Coś się dzieje. No. Bo pan tutaj z kimś rozmawia, czy to może mechanik? Czy on tutaj jest? Może za drzwiami? Mógłbym chociaż zapytać się, może on ma klucze? Ten, do akumulatora? Zapukam. Patrz, co ty chcesz, kurwa, od mojego ojca? Co ty chcesz? Halo, proszę pana? No? Czy ma pan może... kable do akumulatora? A chuj cię to. Co? Chuj cię to. Ale czemu jest taki niemiły? Co ty chcesz ode mnie? Powiedz mi, co ty chcesz. No nieładnie tak, nie dość, że przyszli. A po prostu mam problem z autem, czy pana tata może mi pomóc? No, mogę pomóc, no. Co mi za to dasz? A pana tata mógłby mi pomóc? Kto? Tata pana? Tak, może pomoże. Dobra, to ja go spytam, dobra? Śmiało, tylko on ostatnio małomówny jest. Dobra. Idę do kibla, zaraz wracam. Proszę pana? Mógłby pan rzucić okiem? Pomóc mi popchnąć to auto minimalnie, bo jest jakiś problem z tutaj, nie wiem, spraw technicznych. Mógł pan wsiąść do środka? Gagni, gagni, gagni. Działa? Dobra, wali ją na schaby. O! No bo to moja... Ja ją nazywam moją Beatką, to jest mój smart. Beatka, będę ją walił, proszę pana. Gagni, gagni, gagni. Dziękuję panu bardzo. Bardzo, bardzo miły z pana człowiek. Proszę. Jeszcze raz. Jak? Mówię, że bardzo miły z pana człowiek. Pan chyba delikatnie przykuchawy, co? No. Także dziękuję panu bardzo jeszcze raz. Powtórzyć? Tak, tak. Mówię, że bardzo miły jest pana człowiek. A
Gagri Gagri to jest imię pana dziecka, bo jakiegoś córki, albo kogoś. Siema. Pan tak ciągle woła, to Gagri Gagri dzisiaj tutaj, przed chwilą. Gagri Gagri Gagri. Dzielna zasuba, Violuaza, dziękuję. Dobrze, dziękuję panu. Dobra, synek, to co? Słuchaj, plan wygląda tak. Chodźmy do mnie, ojciec, słuchaj. Zaraz wyjdę z kibla i pogadamy. No dobra, gada, jaki to masz, kurwa, ten. Ozzy, synek, słuchaj, plan wygląda następująco. No, no, zamienia się żołnierz. My te baby. Kurwa. Nie, no nie do... Analny Tomasz, 5 złotych. Dziękuję bardzo. Hej seksiaku, jak no, dzionek i humorek? Zajebiście, dziękuję za 5 złotych. Siema. No dobra, skoro tak, taki czymś rodzinny biznes, nie ma problemu, kurwa, możemy to ogarnąć. Ja wiem, ale wy wiecie. Ale kurwa, wiecie? Włączę. Zobacz, co mogę zrobić, okej? Okay? No to na to na razie, ojciec, pożegnajmy się jak zawsze. No do... Gagdi, gagdi, gagdi. Ale ojciec... Dziękuję bardzo. Boxdel, 5 złotych. Siema Kubańczyk, nie martw się, zawalczysz na następnej gali. Dziękuję bardzo. Ogarniemy to, stary. Dziękuję. Aha, bezki sukces. By AOD like. Kurwo, nie pchaj mnie. Wie pan co? Proszę pana? Bo ja widzę, że chyba pan potrzebuje pomocy z autem, a tak się składa, że jadę w tym samym kierunku. Ta. Otworzy pan maskę. Aha. Dobra, dobra. Mógłby pan zgasić? Halo, proszę pana. Jest pan tam? Dobra, działa! Powinno działa. O, widzi pan! Lokalna kurwo! Miłego dnia panu życzę! O. Co tu się dzieje? Co? Dobra, gdzie jest Janek? Na pewno nie tutaj, Billy. My aktualnie czołowinę jemy, a co? Spokojnie już ten, do tyłu jedziemy. Kolejny z brodą. No i fajnie. Szacunek. Słuchaj, chamie, grzeczniej, bo to ja rozszyfrowałem tą tutaj zagadkę. I z szacunkiem, nie kolejny z brodą, tylko detektyw Billy. A dla ciebie, Ryszard. Dobrze, Ryszard. Proszę się odsunąć. Pan Bielek został zwolniony? Co? Moment! Ja muszę wszystko nakręcić z bliska. Mhm. Dobra. Ohoho. Ale Ficik ma dojebane, co? No.
Tutaj. Chodź na chwilkę! Chodź tu! Ty z prawej! Chodź tu! Rozsunij nogi, muszę zobaczyć, czy była ofiarą tak zwanego małego wifona. Rozchylij uda. Ja nie mogę tego słuchać. Tylko nie wkładaj palcy, nie wkładaj palcy! Nie dotykaj nic, dopóki nie tego żeby dotykam nic, nie mam rękawiczek. Czekaj, odłożę kamerę. Ja wszystko, ale przestańcie w ten sposób, naprawdę. Macie rękawiczki trzeba. Czekaj! Pyk! No właśnie, kurwa, jest to pyk! Robię. Ja rozumiem, pyk! Wszystko, ale bez przesady, no. Ale co? Ty mi nie będzie. Albo co? Ja jestem detektywem, ja będę robić zdjęcia, chcę, czy była. Dobrze, no to robię zdjęcia, ale no. Nie w taki sposób, nie w taki sposób. Ale jak w jaki sposób? Jestem detektywem, chcę wiedzieć, czy doszło tutaj do zbrodni trzeciego aspektu. Czy to był brutalny. Wiadomo co? To jest zbrodnia trzeciego aspektu. No to się doucz. Mój drogi. Dobra! Aha! Fiut! Mamy fiuta! Czy ma ktoś torebkę, żeby schować w nią fiuta? Co to jest? Jak to? Billy! Detektyw Billy! Odejdź, nie depty, odejdź Billy! Billy, wymagam się! Ale jakie weź go stąd, jak to jest moja zagadka i ja was tu przyprowadziłem, żeby ci piesem Billy, a to nie jest tak, że ty jesteś zwolniony? Ale ja jestem teraz detektywem, milcz. Ja robię zdjęcia. Ty jesteś Billy. Pyk, pyk, pyk! Oho! Dobra, mamy to. Ty to nie prowadzisz, wiem. Ty się nie znajdziesz. Ale zaklinowajcie. Billy, błagam, nie utrudniaj nam śledztwa. No kurwa, zacierasz ślady. Ty to jesteś na miejscu. Jak ja chodzę obok. Billy, naprawdę utrudniasz nam śledztwo. Wyjdź stąd, proszę. Moment. Ostatnia fotka. Czy mogłabyś wyświecić... Billy, serio. Jesteś na miejscu zbrodni i deptasz ślady. Nie deptam śladów, chodzę obok. Ostatni raz prosimy. Luena, weź tego fiuta do ręki i ja zrobię zdjęcie jego. Ja pierdolę, ja rozumiem wszystko, czekaj. Tylko robienie sobie śmichów, chichów z takich rzeczy to już nie jest śmieszne, naprawdę. A to nie jest śmieszne, bo ja rozwiązuję tutaj, dobra, resztki spermy tutaj są, okej, dobra, to jest sperma na pewno, dobra, żegnam. Ale co? Ty Billy? To! A ty nie pracujesz już z nami? Nie, jestem zwolniony. Działam na własną rękę. Co się Billy stało? Nie wiem, zostałem po prostu zwolniony. Działam teraz na własną rękę. Ale kto cię zwolnił? Janek. Za co? Janek? Nie wiem. Nie mam pojęcia, po prostu... Co mam zrobić? Takie odwołaj się. Nie będę się odwoływał. Przekaż się tej rudej, co ssała żołędzia. Pani Luena, co jej kuwa ten IMS żołędzia podawał w lesie. No. Że jak jeszcze raz zwróci się do mnie na miejscu zbrodni z brakiem szacunku, bo to ja wysłałem GPS-a wam tutaj, to dostanie takiego kopa stańskiego na schaby, że jej się zakręci w głowie. Możesz zacytować. Miłego dnia, panowie! 212 do Lueny. Dostałem informację tutaj od obywatela i to jest, przekazuję tylko, że jak jeszcze raz wtrącisz się w jego sprawę, to dostajesz kopa na schowę. Tajskiego. Dziękuję, miłego dnia życzę.
kurwa, widzisz, nie. Czego ty godny? Dostaje się złotem. Dostaje się złotem. Midas, 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 wszystko. Czego ty godny? Halo! Co się dzieje? Co się dzieje? Moment! Wyciągam ci to z ust! Rozciągam tu... Co się stało? O! Matko, niech pan nas stąd zabierze! Boże, co tu się dzieje? Boże, co tu się dzieje? Moment, moment! Czy to jest męska pupa? Panie, my jesteśmy związane, jesteśmy brudne. Poczekaj! Nigdy tego nie robimy w krwi! Co pan robi? Czy otwór jest wystarczająco duży? Nie, pomocy, ratunku! Czy ten... Spokojnie, nie interesują mnie kobiety! Spokojnie, spokojnie dziewczyny, już! Po prostu nie wziąłem dzisiaj tabletek, jestem bardzo... Jestem Billy. Dziura... Kim pan jest? Wstań, muszę cię rozwiązać. Wyciągam, czekaj, gdzie mam nóż? Czekaj, czekaj, nóż. Pach! Obróć się. Pyk! Cyk! Rozwalam. Czy ty jesteś związana? Nie. Dziura... Boże, kochany. Kto wam to zrobił? Jeszcze ja mam zataśmowane ręce z tyłu. Czekaj. Pszik. Rozwalam. Dziękuję. Co się stało? Kim pan jest przede wszystkim? Z tej strony Billy, babę, a.k.a. Ryszard, prywatny detektyw. Dobrze, to wie pan co tutaj ogólnie stało się coś strasznego. My jesteśmy tu przetrzymywane od kilku dni. Porwali nas w ogóle do jakichś porwanych cichu. Cichutka, cichutka, Billy się wami zajmie. Chodźcie, jedziemy na szpital. Musi się ktoś wami zająć. Ja mam apteczkę, opatrzę was. Pojedziemy, chodźcie. Ja go muszę mieć ze sobą. Czekajcie, muszę zrobić dowody. Stańcie tam, zrobię wam zdjęcie. Nie no, jeszcze co nam pan zdjęcia robi? Żartowałem przecież. Czekajcie. Nie jest w porządku, a ty jak się czujesz? Chodźcie. Proszę za mną. Co tu jeździ? Słuchajcie. Czekajcie, czekajcie. Ja nie mam, mam dwuosobowe auto. Wezwę zaraz pogotowie. Połóżcie się, idę po apteczkę, idę po apteczkę. Halo! Dobra. Znalazłem dwie ciężko ranne kobiety w hotelu na Cindy. I był tutaj Julio Mendoza. Wuja? Wuja Mendoza. Myślę, że ma coś... Kurwa. Nie uwierzysz, ale właśnie skoczył, przeleciał nad hotelem. Czarnym dodżem. Krzycząc gagri, gagri. Krzyczał? Przysięgam, gagri, gagri on krzyczał. Nie słyszę, jeszcze raz. Gagri, gagri, tak krzyczał. Ja pierdolę. Zaczynam się bać o swoje życie. Wzywam pogotowie i przyjadę z nimi na komendę. Ja będziesz miał chwilę, możemy je przesłuchać. Dobra. Idę po apteczkę tylko. Kurczaki! Nie no, Mork, powiem ci, jesteś szefem, nie? No chodźcie! Leżysz, leżysz i nie wstajesz, dzwonimy po policję, kim ty jesteś też nasz... Jestem detektywem, nie! Nie! Spokój! Spokojnie cię! Nie! Chcę! Nie chcę! Spokój się! No ja! O! Policja, pomoże! Ja jestem z policji! Ja patrz! Kurwa! Patrz, odznaka! O kurwa, rzeczywiście. Rzeczywiście. Kurwa! Przepraszamy, przepraszamy. Jezu, to samoobrona była, przepraszamy. Myślałyśmy, że ktoś nas... Nie! Jakiegoś...
Tu jest bezpiecznie, tu są Romowie! Ja uprawiam z nimi regularnie orgie! Ufam im! Tylko im ufam! Tylko ale im ufam! Do nas, pan. Tylko im ufam, bo powiedzieli mi, że nigdy nie zajdę w ciążę i nie zaszedłem. Aha. Kim jesteś? Ty wiesz, kim jestem. Czy to jest któraś z twoich sióstr? Niestety. Dobrze, słuchajcie. Rozwiązujemy. Może one wiedzą chociaż. Co rozwiązujemy z pewną zagadkę. Jak ona wyglądała? Słuchajcie, dziewczyny. Jest problem. Podejrzany, który was zaporwał, jest zamieszany w tworzenie z ludzkiego mięsa burgerów do burgershota. I miałyście zostać przerobione na mięso. Co? No, a nie zbywa was łanie. Groził przecież któryś z nich nam tak. I teraz chcemy się dowiedzieć, co się stało. Skąd zostałyście porwane? A to tutaj będzie pan nas przesłuchiwał? Nie mogę na komendzie, bo chwilowo jestem zwolniony. Działam jako prywatny detektyw. To skąd pan ma odznakę? Nie, to jest oszust. Widzisz, mówiłem ci. To nie Angry. Jest żaden oszust. Nie, nie. Dobra, jeżeli ja... Dobra. Jeżeli ja, dobra, stop! Stop! Jeżeli byłbym oszust... Dobra. Jeżeli kłamie, to nie zrobię jemu loda tutaj. Ściągaj spodnie. Jeżeli kłamie. O matko. Wsadź mi go. Dobra. Wsadź mi go. Nie, to nie, dobra, nie, 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 nie. Dobra, ja wierzę, no. Ja wierzę. No i to. Wierzę. Kłamałbym? Wierzę. Matko. Wierzę. No. Już dzioba otwierałeś jak ptak do żarcia. Cicho. No. I co w tym złego? Cicho. Ty chciał, cicho. Dobra. A pewnie na kurwę przyjechał. Zawieź je w bezpieczne miejsce. Gdzie? Gdziekolwiek. Na molo. Zaraz przyjdę. Dobra. Zapraszam panie ze mną. Tylko musicie się na ręce wziąć. Albo do bagażnika. Ozzy Bogę? Tego nie... Tego nie było w scenariuszu widzę. Śledzisz mnie? Śledzisz mnie? Nie przystojniaku, dlaczego? Przyszedłem się napić drinka i spotkać się z moimi Romami, a co? No i dobra. Chodź, chodź się napić! Stawiam! Co? Chodź na drinka, kochasiu, przecież uspokój się. Stawiasz? Po prostu. Ja stawiam, nie tylko drinki, kochany. No dobra. Poproszę! Coś jak się odjebał. Poproszę! Smonte snack, spermy smak oraz dwa razy suck my cock. Jeżeli mógłbym prosić. Już idę. Dziękuję. Z podwójną spermą solony. Ja kurwa nie chcę, co ty pierdolisz? Uspokój się, chamie, wszystko będzie dobrze, zaraz jestem. O, jaki pan jest piękny i rudy. A jakie pan ma mięśnie. Masz tutaj, czekaj. No. Proszę, drink dla ciebie. A co debili tam? A nie, dobra. Słucham? Chili i Mandy, mroczne przygody Bilego i Mandy. Słuchaj, miałbyś ochotę zaszaleć? Można myśli zaszaleć. Lubisz tańczyć? Uwielbiam. W twoim drinku była tabletka gwałtu i zaraz będziesz cały mój. Nawet ci nie napiłem tego. Napiłeś się. Nie napiłem się, chłopie. Napiłeś się do dna. Widziałem jak połykasz. Chodź ze mną. Chodź ze mną. Będziesz cały mój. To ty gada. Kurwa, nie gadaj tak. Będziesz cały mój teraz. Rżnij mnie. Cofnij się. Rżnij mnie. Cofnij się. Ręce do góry. Tabletka już wchodzi. Ręce do góry. Jestem cały nie napiłem się nawet. Napiłeś się. Cofnij się. Wkładam ci tabletkę do buzi teraz. Wypluwa. Nie. Cofnij się. Ręce do góry. Nie podobam ci się? Ręce do góry. Nie podobam ci się? Nie.
Nie chciałbyś, żebym w ciebie wszedł? Nie jestem, kurwa, cwaniakiem. O, tak nie będziemy rozmawiać. Czego chcesz? Chciałem tylko cię poderwać, bo... Podnieś się ręce, mam ochotę przeszukać twoje kieszenie. Co? Rączki do góry. Chcę cię przeszukać. A wsadzisz mi palec w dupkę? Zobaczymy. Ej! Boże kochany! Zobacz! Co? Czy to tony dripano z tyłu? Co? Przepraszam, ale... Dobra. Spokojnie, nic nie stało. Dziewczyny, skąd was porwano? Ogólnie to... Dopiero co przyjechałyśmy niedawno. I byłyśmy jeszcze z walizkami. Podjechała jakaś taka siwa kobieta w aucie, w takim vanie ciemnym. No miała takie siwe włosy, taka starsza, taka, wie pan, taka rura siwa, stara. Siwa, stara rura, moment. Tak, stara raszpla. Stara raszpla, czyli stara raszpla jest zamieszana w sprawę. Dobra, a mówiła jakiś, żebyśmy mogli, może mówiła coś, na przykład... No mówiła, że nam pomoże, że jesteśmy nowe w mieście, to ona nam pomoże, ma nawet miejsca pracy w jakimś pubie z alkoholem czy coś takiego, więc uznałyśmy, że to może być dobry pomysł na rozpoczęcie tutaj życia w mieście. A czy mówiła na psa, ty pchlożu jebany? Dobra, czyli dobra, stare, pani powiedziała stare kurwisko, tak? Nie, jakaś stara rura. Stara rura, stara rura. Pomarszczona, wie pan. Jedno i to samo. Jedno i to samo. Dobra, dziewczyny, czy widziałyście siostrę tego pana? Nie, nie widziałyśmy nikogo. Rozmawiałem z nimi, panie niestety nic nie wiedzą. Dobrze. Dziewczyny, proszę zapisać sobie mój numer. Dla obcych Ryszard. Gdybyście sobie coś przypomniały, proszę dzwonić. Dobrze? Dobrze, oczywiście. I proszę, ach, wyzytówkę jeszcze dam. Proszę. A pan chce ode mnie wizytówkę, tak? Czy... Ja dałem pani teraz tu. Dałem pani. Biuro, a, dobrze, Ryszard, biuro, że... biuro detektywistyczne, Ryszard. Jeszcze nie mamy hasła reklamowego, ale na pewno wymyślę. Dobra, mi się. Nie mam pomysł. Tak? Chodź, odbierzemy na... panie. No jasne, musimy panie wziąć na ręce. Uwaga. Moment. Dobra. Ahoj, żeglarzu! Ahoj, umieśnio na bryło mięśni! I witaj, ty nasterydowany olbrzymie! Ty kurwo! Nie! Steryd! Dostaw mnie! O! Nie! O! O! Tajski bokser! O! 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 O!
O! Co się stało? Billy! Nic. Billy, co się stało? Czy to on ci zrobił? To było piękne. Co ty mu kurwa zrobiłeś? Gadaj już. To było piękne. Co on ci zrobił? Czy to Billy? Zegarek? No. O, u niego na ręce. Nic, tak powstaje miłość. Billy. Jedziemy, zaraz wstanę. Dobra. No. Dobra, jedziemy. Schowaj to i odejdź. Poczekaj, załatwmy to. Nie! Odłóż broń, dogadamy się. Odłóż broń. Nie wiedziałem o tym, przysięgam. Na 3-4 odkładamy broń razem. No. Zaraz odzwonię. No, odłóż. Uspokój się. Po co chcesz straszyć ludzi? No odejdź. Billy, chodź tu. Nie podchodź do niego. Kocham cię. Niech se odejdzie. Czy możemy porozmawiać w cichym miejscu? To znaczy jakim? No na pewno nie na komendzie, bo panowie jestem wyrzucony. Nie, możesz już przyjechać. To przyjadę. Dobra. Złożę wyjaśnienia na komendzie zaraz. Daj, panie, padaj. Proszę. Dobra, jedziemy. Podniosę panie. Billy, weźmiesz drugą panią? Gdzie jedziemy? Odwieź panie na parking. No dobra. I ciebie też. I ja pojadę na komendę. Padę się z tobą skontaktuję. Lepiej, żeby nas nie widział. Dobra. Czekaj! Kurwa, strzela. Co jest? Czekaj! O matko, ej, nie! Wszyscy cali? Nie, bo cię odejmę. Nie próbuj. Nie! Kurwa, puść mnie! Kim jesteś? Chciałbym cię kurwa skasował dawno, rozumiesz? Z kim jesteś? Z kim jesteś, czego chcesz? Gdzie są te dwie typiary, które zabrałeś? Jakie typiary? Nie koniecznie. Nic nie wziąłem, to nie ja. Byliśmy z kimś. Gdzie są te dwie typiary? Obserwujemy cię od jakiegoś czasu, rozumiesz? Kto mnie obserwuje? Ja nic nie zrobiłem. Powiedz mi, kim jesteś? Odjedź stąd. Nie interesuj się. No, odjedź kurwa, stąd. Odjeżdżam stąd. Łapy. Kim jesteś? Stój! Faktycznie, nie skapnąłem się. Fajne, duże nagrody. Yeah! Tak, tylko dla sobą. Ty! Zostaw go! Ale pomóż mu, kurwa! Spokojnie! Ja widziałem, jak on spadł na stół, no pomóż mu! Przeszukujesz. Nie przeszukuję, tylko sprawdzam bicie serca! Zabrał ci coś? Zabrałem coś, czy nie? Zobacz! Ty, potwierdź, że nic ci nie zabrałem, powiedz! Podnieś ręce do góry. Ale mówię, że nic nie... Kurwa, powiedz mu, bo będzie strzelał do mnie.
No nie, no pojebie mnie, powiedz mu prawdę. Chciałeś mnie zabić. O ty gad... Dobra. No. Nie, spokojnie. W sumie to... No. Stoj. Czyli może pojechać, tak? Oh. Dobra, pojedź. A on odpowiada. Ja mogę coś zrobić zanim pojadę? Kurwa, ja mu piszę i co on odpowiada? I kurwa, kłamcu jebany. Weźcie mnie do szpitala. Odpowiada. No, zostaw, niech jedzie. Ja pierdolę. Jadę z Billym na szpital. Obejrzyj sobie woda. Weź. Dobra. Ha. Dobra, szef. No? Mam kilka informacji. Napiszę raport potem. Sprawa wygląda następująco. Ja muszę ściągnąć ten kapelusz i odczepić tą brodę, bo ja znowu oszaleję. Przepraszam, że wchodzę na stół. Dobra. Wczoraj byłem w WW Cafe. No. I doszło do zatrucia, następnie zostałem porwany przez Petera Parkera. No. Jakimś ciastkiem, diabelskim ciastkiem. Mam je to i dam je do ekspertyzy. Wydaje mi się, że podtruwałem ludzi. Potem, następnie, wchodząc tam drugi raz, okazało się, że zostałem psiknięty czymś, jakimś perfumem, narkotykiem. Tak mi mówiono, że to wizja i że tylko mi się coś zdaje. A tak naprawdę Carbonara mówił, siedział z kujem w biurze oraz panią Niną, że zwłoki zostały zakopane. Mówili mi, że to narkotyki. Dziś dowiedziałem się, że kuj z Mendozą, głównie Mendoza, działa dla kuja i porywa kobiety i przerabia je na mięso do Burger Shota. Musimy się tym zająć. Dlatego tam lokalizacja, którą ci wysłałem, był rzeźnik i to było miejsce, w którym kobiety zostawały przemielone na mięso do burgera i jak zresztą mogłeś zobaczyć. Następnie udałem się do pewnego miejsca, w którym rozmawiał ze synem Mendoza, też został zamieszany, jak i Ozzy Bogan. Syn. Syn też, Ozzy Bogan. Syn Mendoza? Syn Mendozy, Ozzy Bogan. A od kiedy Mendoza ma syna? No od początku w mieście, że Ozzy to jego syn. Ja pierdolę. Tak jest, dozałem informacja. Nie wiem, może jakiś przyszywany, nie wiem. W każdym razie, dążąc do konsensusu, tajny informator wysłał mi zdjęcie starego hotelu na Sandy. Znalazłem tam Mendozę, który chodził i mówił ciągle gagri, 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 gagri. Chyba jest na coś chory. Znalazłem dwie w ciężkim stanie kobiety. Jedna z nich była torturowana. Jak? Opisz to. Wiertarką. Tak, wiertarką. No wiertarką. Opowiedz mi to. No wyobraź sobie, szef, że była wiertarka. Ja wyciągnę z szafy. Tak? Taka? Okej. I one krzyczały! Jezus! No? BAKULINI 0 10 złotych. One krzyczały. Pozdrowionka szefie dla gagry, szefa tak? Janka. Tak. Masz pozdrowienia. Dobrze. Dziękuję za 10 złotych. Kogo? Nie zrozumiałem, co do mnie gada w słuchawce. Dobra. I teraz tak, uratowałem te kobiety. Dowiedziałem się od nich, że porwała je niejaka stara rura. Kobieta w podeszłym wieku z zachrypniętym głosem. Razem z Mendozą porywają kobiety w mieście. I udało mi się uciec. Janina. Jeżeli tak, to jest Janina, to mógł zacząć zdjęcie, to ja nie potwierdzę, ale dziewczyny w jakiś dzień potwierdzą. Także tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Znalazłem miejsce, w którym kobiety zostają przerobione, odzyskałem dwie zakładniczki i będę pracował nad sprawą, żeby dowiedzieć się, o co chodzi.
Dodatkowo, mój tajny informator zgłosił zaginięcie siostry. Co to? A no właśnie. To ja zaraz o tym powiem. Opowiadaj dalej. No i udało mi się uratować kobiety i czarnoskóry mężczyzna śledził nas na molo w tajnym spotkaniu i... Samir? Nie wiem, czy był czarnoskóry. Nie znam Samira. Ale był czarnoskóry, wytatuowany i umięśniony. Wuja Mendoza? No czarnoskóry wuja nie jest. A wuja jest z kim chce być? To zależy od nastroju. Nie wiem. Dawno już nie miałem z nim kontaktu, odkąd zaczął chorować. No, na bieżąco. Event był, więc mówię jak było. Być może to był Samir Abugajew. No mówię. Mogę zacząć zdjęcie? Samira? Tak. Zobacz se w tablecie. Mhm. Sekunda. Mhm. Może być chyba, nie? Że to był on. Mhm. 100% to był on. Z ciekawości zobaczę swoje. Mhm. Słuchaj. Ja to widzę tak. Mhm. Zostaniesz mianowany jako główny specjalista od spraw kobiet. Tak. I musisz się spotkać z wujkiem Mendozą i musicie zamienić parę słów ze sobą. Obecnie. Jak się spotkacie, no. On musi ci przekazać legendarnego klapka. Mhm. Na znak potwierdzenia, że spotkałeś się właśnie z tą osobą. Dobra. Tylko on takie klapki ma. Dobrze. No rozpracowuję go, szajkę. Myślę, że zajmie mi to maksymalnie jeszcze 2 dni. 2 dni? Tak. Chciałbym go schwytać. To ja widzę to tak. Lub zdobyć jego klapek. Wuja Mendozę trzeba przede wszystkim nagrać, jak on się do tego przyznaje, bo on jest głupi jak chuj. Mhm. On się do tego wszystkiego przyzna. Mam zdjęcia. Wuja Mendozy? Tak, już moment. To jest pierwsze zdjęcie. Ja pierdolę. Budował? No. Trzecie. Tutaj no. Obserwowałem ich. A tu moje, przepraszam, no. To selfie na Facebooka. Tutaj auto, którym jeździli. No. Moment, bo GPS-a blachy są. Przypadkiem GPS-a wysyłam. Był tam kauczuk. Jasne. Niskorosły mężczyzna. Kauczuk? Żółtego koloru. Pan kauczuk. Kauczuk, kujczak. A, kujczak! Tak, tak, kujczak. Tutaj zdjęcia tych. I ostatnie zdjęcie, jakie udało mi się zrobić. Jest to. I to jest syn Julia Mendozy. To jest Ozzy. To jest Ozzy. Okej. Ale jest tam też Julio. Jest Julio, czy nie ma na tych zdjęciach? Ciężko nie ma. Nie ma go. Ciężko było uchwycić. Ciężko, ale ciężko wychwycić. Ciężko, ale był. Przysięgam ci, że był. Chodził, mówił gagri, gagri. Tutaj jest uczęty. Gagri, gagri. Jak? Gagri, gagri. Tak mówił. Niestety drzewo zasłoniło mi, ale jest jeszcze kilka dni na rozpracowanie go. A, i Peter Parker i jego szajka cały czas terroryzują UW Cafe. Dowiedziałem się z tajnego informatora, który pracuje... Chyba mają wojnę. Pracuje w UW Cafe, że... Zatrudnili ochroniarza i spytali go, czy chcą mikro SMG. Być może dochodzi tam do różnych również przestępstw. Do handlu? Handlu narkotykami, bronią w UW Cafe. Kurwa. Oraz z pewnością, tutaj jest to ciastko, szef. Czekaj, ja je zjem. Ja wiem. Dam ja wiem, o co chodzi z tym ciastkiem, ja jedz. Do ekspertyzy ci je dam. Ja jutro chcę sanepidem tam jechać. Dobrze, ja działam pod przykrywką, nie wiedzą, że to ja. Nie wiedzą, że to ty? Nie. Okej. Okay. Wiem na pewno, że pracuje tam Dia Garçon i podsłuchamy jego rozmowy. Dia Garçon? Słuchaj szef, słuchaj numer. Pojechałem tam pod przykrywą nocy i podsłuchiwałem rozmowy z Niną. No. I
Dia Garson tam był. Nawet wypadła mu wizytówka. I było... Dzięki GBS za subika. Było napisane na wizytówce... I była Dia UW? Dia UW. I był jego numer. To to jest to, to jest to. Kurwa, też strzał w dziesiątkę byli. Ponadto lata tam z długą bronią. Co? Z długą bronią na plecach po UW kafe. Nie działa, zwróć się po. Ja wczoraj mu skonfiskowałem RPGa. 7,73, dobra noć. No, tak dostał 777,777 dolarów. O Boże. I 277 miesięcy. O Boże. Billy, ale to i tak jest chuj w porównaniu do tego, że ktoś chodzi po mieście i zabija ludzi. Co się stało, szef? No, tygodnia. Jestem straszony. Wysyłają mi groźby, nagrywają się. Dają właśnie takie podpowiedzi, wysadzają wszystko i tak dalej, czym się tylko i wyłącznie poruszam. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że ten chłop mnie porwał i ja z nim rozmawiałem twarzą w twarz. Jak pojedziesz na... Nie mam pojęcia. Ale jak pojedziesz na szpital, to tam jest list gończy rozwieszony. Jeden do jeden wygląda jak ten z ilustracji i to jest on. Ja się z nim spotkałem, rzeczywiście nosi maskę, a wokół tej maski ma sznur. Boże! Może jakaś baba brzydka? Nie. To jest potężny chłop. I mówi, że morduje tylko i wyłącznie dlatego, żeby świat był piękniejszy. To niezły debil. Niezły debil. Szef, czy jest szansa na pożyczkę albo żebym dostał nieoznakowane auto? Bo... Jaką pożyczkę? No, żebyś mi pożyczył na jakieś auto takie detektywistyczne, bo dzisiaj jeździłem całą akcję Smartem. Dodam, w dodatku. Ale ten Smart dla ciebie pasuje. No ale to był kradziony. Co? Czy porzucony znalazłem. Wyrzucam cię z policji. Nie, ale ja doszło do tego. Zajęcia obywatelskiego. Obywatelskiego. Policyjnego. Masz, kupce coś. Dobra. Pięknie, szef. Także jutro będę badał sprawę, ale w czwartek na pewno chciałbym dojść do konsensusu tego i... A jeszcze raz mi powiedz, jak ten Mendoza robił? Tak cały czas chodził, robił. Powinno być to nagranie jakiś popierdolony. Powinno dziś być na nagranie z kamer. 500... Przepraszam, Także, jak się czegoś dowiem więcej, klapek. To przyniosę klapek. Mam nadzieję, na pewno nosi przy sobie. Normalnie legendarny klapek, jak przyjeżdżasz od wuja Mendozy, to wtedy wszystko ogarniemy. I to będzie podpowiedź i w sumie będzie rozwiązanie zagadki. On na 100% na tym stoi, bo jeśli stoi za tym, to go skażemy na dożywocie. Dobrze. Nie wiem, czy tego chcesz. Nie wiem, czy ty jesteś na to gotowy. Ale Bull Billy. No. No, co tam? Przed tobą wielkie wyzwanie. Tak, szef. No, proste, że tak. Pasuje robota. Uchwalę cię! Zapierdalaj na patrol. Witam. Co chciałeś znowu? Skargi na mnie są. Bardzo możliwe. Jak nie umiem. Idę płacić ono. Idę kupić furę. Słuchaj. Można być debile. Co? Przypomnij ci telefon? Co się dzieje, szef? No dobra, to się zajebałem w akcji. Jakie? Moje. Twoje? Aha. Które ci dałem. Proszę. Billy, proszę jeszcze. Zrobię ci zdjęcie. Odwróć się, Billy. No. Dobra. No czekaj. Proszę, Billy. Mamy szefa. Proszę bardzo. Chyba sobie żartujecie teraz ze mnie. No, ale zdaj mi maskę. Coś pokazujesz, czy tak będziesz stał? Moment. No dawaj, dawaj. To jest mój znak firmowy. No. No robisz czy nie? Mam, no już zrobiłem. Wywołuj. Wywołuj, ja tylko muszę sprawdzić, która to nie! Będzie. Mam. O co? Kurwa. Proszę bardzo. To naprawdę... Zajebiście. Masz.
Mogę sobie zostawić? Tak, to jest twoje. Co tam, Boomer? Chwalcie się. Pytanie mam, czy my mamy przyjęcia tych rezerwistów teraz, czy jak to jest? Dobra, i dostałem SMS-a. Gdzie ma William kupić furę? Dobra, idę, nara. Ale że co, że on z akademii, kurwa, czy co? To chyba nie, z łapanki chyba. A jak z łapanki, to niech się pierdoli. Przekażę. Nie, wczoraj nie. A ty cały dzień na recepcji siedzisz? Ja tego nie planowałem. Tak! Bo ja faktury w głowie, wiesz, kurwa... Co mówi? ...wystawiam i w międzyczasie te... robię, kurwa. Jeszcze raz. Gdzie będzie się znajdujesz, Billy Bobby? Ej, co? Zapomnisz za to, co tam zrobiłeś. Za co? Ja nic nie zrobiłem. Ostrzegam cię, nie opuszczaj komendy. Nie strasz, bo się zesrasz. Kiedy masz patrol, Billy? 10. Zaraz. Zanie. To jest bitka na streamerów. Padaj. Gagni. Szef! Dzwonił! Natomiast są... Dzwonił Mendoza! Gagri, no. Zrobił do Sławki. Przejdźmy się po mieście. Bankomat. No to przejdziemy się w jedziemy teraz. Kupić auto.